dobry Państwu. Witam Państwa w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sierpcu, w której spotkałam się z radnym, nowym radnym tej kadencji, panem Piotrem Rzeszotarskim. Dzień dobry, panie Piotrze. Witam serdecznie. Witam Państwa. Panie Piotrze, w Radzie Miasta tej kadencji reprezentuje pan społeczność osiedla Zatorze. Jakie działania na rzecz mieszkańców osiedla i nie tylko, mam tu na myśli też mieszkańców miasta, są dla pana priorytetem? Priorytetem w tym roku jest zaprojektowanie ulicy Mieszka I, gdzie będzie można złożyć o dotację na wykonanie tej ulicy od ulicy Piastowskiej aż do ulicy Ściegiennego. Jest to ulica kluczowa dla naszego osiedla, jest to główny wjazd na osiedle, ale również korzystają z niej działkowcy z ogródków działkowych Malinka i Kolejarz. Jest to ponad 180 ogródków działkowych, z których wszyscy muszą skorzystać. Więc nie wykorzystywana jest tylko przez mieszkańców naszego osiedla, ale również przez mieszkańców całego miasta. Czy ta inicjatywa akurat sporządzenia planu na starcie remontu, budowy tej drogi jest podyktowana sygnałami ze strony mieszkańców i działkowców? Oczywiście, że tak. I działkowcy, i mieszkańcy często zwracali się z taką prośbą, że ta droga jest priorytetowa, a więc pierwsze co przeprojektowujemy, wydłużamy i mamy nadzieję, że we wrześniu złożymy o dofinansowanie do ministerstwa na wykonanie tej drogi, która się łączy z drogą wojewódzką, więc może będziemy mieli więcej punktów do wykorzystania w programie. Kolejną taką inicjatywą jest wydłużenie rowów odwadniających ulicę na naszym osiedlu przy ulicy Odnowiciela i Bolesława Chrobrego. To jest dalszy etap odwadniania naszego osiedla, gdzie przy ulewnych deszczach, niepogodzie troszeczkę drogi się nam niszczą i nie są przejezdne. Po wykonaniu tych rowów powinno być na naszym osiedlu troszeczkę lepiej. Kolejnym punktem jest dokończenie ulicy Sępołowskiej, czyli kanalizacji sanitarnej i położenie nawierzchni asfaltowej na tej ulicy. Dodatkowymi elementami, które chciałbym zrealizować, jest połączenie ulicy Sępołowskiej z przejazdem kolejowym, który jest w opłakanym stanie i nie da im się w tym momencie przejeżdżać. Można urwać sobie miskę olejową, ale to już powinno być razem z etapem kładzenia asfaltu na tej ulicy zrobione. Dobrze, panie Piotrze, jako nowy radny zasiadający w Radzie Miasta, jak ocenia pan pracę Rady? Pracę Rady oceniam bardzo pozytywnie. Fakt, że ona dzieli się na dwa etapy. Ten oficjalny przed kamerami na sesji i mniej oficjalny na komisję. Na komisjach powinniśmy bardziej dyskutować, powinniśmy bardziej się spierać i wynosić konstruktywne wnioski, pokazywać filmy, zdjęcia, co się dzieje na naszych osiedlach, czego nie ma. A na sesjach uważam, że leżący papierek przy koszu na śmieci to jest troszeczkę brak szacunku dla radnych i dla mieszkańców, że Rada zajmuje się takimi błahymi sprawami na sesji. Na komisjach uważam, że możemy się spierać, kłócić, ale dojść do konstruktywnych wniosków. Rada ma różne problemy, i większe, i mniejsze. I te większe powinniśmy dyskutować na sesjach, a tymi mniejszymi zająć się na komisjach. Na komisjach możemy siedzieć do godziny nawet i 12 w nocy, jak jest taka potrzeba, i tam wyciągnąć wnioski. Na sesji mamy już swoje stanowiska. Przechodząc do tematu pracy Rady, te rzeczy, o których wspomniałem, pani redaktor, nie powinny mieć miejsca, a patrząc na ogół pracy, jesteśmy w miarę zgraną radą, co świadczy o tym to, że te ostatnie podjęte decyzje, czy przebudowa ulicy Jana Pawła, czy budowa żłobka, czy zgoda w sprawie stadionu, jest bardzo pozytywny dla wszystkich mieszkańców. Nie dzielimy za bardzo na osiedla się, czy tutaj więcej, bardziej się skupiamy na rzeczach, które są dla wszystkich mieszkańców, nie dla poszczególnych osiedli. Chcemy zacząć remonty dróg, ale nasz budżet nie jest z gumy i nie damy rady w ciągu jednego roku
zmodernizować i wyremontować, czy przebudować wszystkich dróg, które należałoby zrobić. Ale Rada, mamy jeszcze 4,5 roku kadencji, więc możemy postarać się i postaramy się, żeby większość dróg, które są w mieście i większość problemów rozwiązać, które mieszkańców doskwierają. Dobrze, wspomniał Pan, Panie Radny, o takich inwestycjach, o inwestycjach drogowych. A co z kulturą w mieście? Jak Rada do tego tematu podchodzi? Bo jak wiemy, ostatnio na sesji została poruszona kwestia, iż miasto kilkaset tysięcy wydaje na 2-3 dni imprez, a potrzeby są też inne. Czy Pan się zgodzi z tą? No nie zgodzę się za bardzo z tym, że tylko jest jeden festiwal smaków. Festiwal smaków jest głównym naszym wiodącym tematem kulturalnym, ale są też inne tematy. Na przykład w tym roku podjęliśmy uchwałę, że rok 2019 będzie rokiem Andersa. 2019 będzie rokiem Andersa, więc wokół Andersa będą różnego rodzaju inicjatywy w szkołach, w przedszkolach i na mieście dla mieszkańców. Panie redaktor, nie tylko inwestycjami możemy żyć. Kultura też jest ważną rzeczą dla mieszkańców. Nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd do Hurgady na 2 tygodnie, więc te mniejsze nasze inicjatywy kulturalne też są dla mieszkańców potrzebne. I uważam, że na to nie powinniśmy też... Czeka forma relaksu, tak? Forma relaksu, spędzenia miło czasu też jest dla mieszkańców potrzebna. I czy Festiwal Smaków, czy 2019 Rok Andersa, gdzie będą różnego rodzaju inicjatywy, też jest dla mieszkańców bardzo ważne, nie tylko sama infrastruktura. Niech każdy musi spędzić ten weekend, troszeczkę odpocząć od pracy, od tych obowiązków, a taki Festiwal Smaków, czy innego rodzaju przedsięwzięcia na to pozwalają. Panie Piotrze, w tegorocznym plebiscycie Tomskiego Wzgórza w kategorii w regionie zostało docenione sierpeckie spotkanie ze sztuką, które miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku i mam tu na myśli spektakl Dziady wystawiony w ruinach Kościoła Świętego Krzyża. Jak wszystkim wiadomo, pomysłodawcą i organizatorem było Stowarzyszenie Nasze Zatorze, którego był Pan prezesem. Obecnie został Pan, jak również Pani koordynator Edyta Jagodzińska, zostaliście obydwoje nominowani. Zgadza się. I tu bym prosił mieszkańców całego miasta o głosowanie w tym plebiscycie. Te głosy się przydadzą w tym celu, żebyśmy mogli w tym roku również zorganizować drugie spotkania ze sztuką i pokazać, że Sierpc też ma swoje małe inicjatywy kulturalne. Na Dziady przyszło ponad 700 osób, a zaczynając od początku, to Edyta Jagodzińska chciała cokolwiek zrobić przy tych ruinach i pokazać je, że jeszcze istnieją i stoją, bo większość mieszkańców zapomniało, że taki Kościół Świętego Krzyża mieliśmy. Będzie młode pokolenia nie wiedzą nawet. Tak, mogą nie wiedzieć, że tam stoi ściana nie wiadomo od czego. Pozyskaliśmy na to 25 tysięcy złotych od Urzędu Marszałkowskiego. Zaprosiliśmy Teatr Dramatyczny z Płocka. Pogoda w miarę dopisała, było chłodno, ale nie padało. A spektakl się cieszył bardzo pozytywnymi opiniami. Więc postaraliśmy się powtórzyć ten spektakl w tym roku. Ale prosimy o głosy na sierpeckie spotkania ze sztuką. Będąc przy temacie stowarzyszenia, jak wiemy, w ubiegłym roku było szereg akcji. Czy to lata, puszczanie latawców, czy palenie choinki, czy ta ogromna jajecznica. Jak wyglądają plany na ten rok? Na co mogą liczyć mieszkańcy? Co przygotowało stowarzyszenie? Co zaplanowało? Bądź co jest już w realizacji? Pani redaktor i drodzy mieszkańcy, w tym roku rozpoczynamy, już napisaliśmy wnioski, jeszcze nie są rozpatrzone, ale możemy się pochwalić, że ponownie będziemy gościć kadrę narodową Polski juniorów w piłce ręcznej plażowej przez tydzień w czerwcu, które będzie zakończone drugimi mistrzostwami Polski w piłce ręcznej plażowej na Zatorzu. Następnie mamy cykl treningów dla
młodzieży w piłce nożnej plażowej, w piłce ręcznej plażowej, w siatkówce plażowej na boisku plażowym, które zorganizowaliśmy. I oczywiście drugie spotkania ze sztuką. Jest już zaproszony Teatr Dramatyczny z Płocka z inną sztuką tutaj. Zdradzi pan jaką? Na razie będzie to niespodzianka. Jak dostaniemy dotację, będziemy wiedzieć, powiemy coś, zdradzimy coś więcej. Przepraszam, czy to również będzie miesiąc wrzesień, tak jak w ubiegłym roku? Tak, to jest miesiąc wrzesień. I również to samo miejsce? To samo miejsce, tylko troszeczkę przybliżamy się do sierpnia, to będzie pierwsza sobota września. A dla dzieci postaraliśmy się o zorganizowanie w tym roku kolonii. Też napisaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Mamy nadzieję, że pozytywnie zostanie rozpatrzony, więc 40 dzieci z osiedla i nie tylko, i też z miasta będziemy mogli zabrać na kolonię nad morze na 2 tygodnie. No super. No dobrze, panie Piotrze, w takim razie bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ja dziękuję.